Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj na tym miejscu, że mogę dzisiaj się z Wami dzielić Bożym Słowem. Wierzę, że to Słowo jest od Ducha Świętego. Wierzę, że On chce mówić do nas. Bardzo chciałbym jak najlepiej przekazać to Słowo. Wierzę, że Duch Święty mnie w tym poprowadzi. Kochani, na początku chciałbym nawiązać do dzisiejszego dnia, do pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek, ale myślę, że wielu z nas często w takim dniu wyobraża sobie, jak wyglądała ta oryginalna wieczerza, mam na myśli ostatnią wieczerzę. Ja nieraz to robiłem. Jeżeli ktoś tego nie robił, to polecam. Kiedy myślę o tym momencie, kiedy Pan Jezus razem ze swoimi uczniami siedzieli przy stole. Bardzo dużo ujmujących rzeczy wtedy się działo. To, co moją uwagę bardzo zwraca, to moment, kiedy Pan Jezus umywał uczniom nogi, kiedy pokazał nam na wzór, jak Jego miłość jest wielka, jak wielka jest Jego pokora. Bardzo mnie ten obraz przejmuje. Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na coś innego, bo kiedy myślę o uczniach, to wiem, że doświadczyli wielkiego przywileju, że mogli z Panem Jezusem być w jednym miejscu, że mogli być w Jego obecności, a tak naprawdę w obecności Boga, bo Pan Jezus Bóg był tam razem z nimi. I myślę, że To jest super, kiedy możemy być z Bogiem w jednym miejscu. Kiedy myślę o uczniach, zazdroszczę im tego, że mogli tam być, że mogli z Panem Jezusem rozmawiać face to face, że mogli patrzeć Mu w oczy, że mogli słyszeć Jego głos bez żadnych problemów, że mogli zadać Mu pytanie, że mieli od razu odpowiedź. To, że uczniowie byli z Panem Jezusem, to oznacza, że mogli doświadczać Jego miłości, że mogli się na Jego oczach przemieniać, że mogli doświadczać Jego mocy, a na samym końcu mogli być częścią najważniejszego dla nas wydarzenia, Jego śmierci, przez którą weszliśmy do nowego przymierza, przez którą mamy dostęp do zbawienia i do tronu łaski, i mamy dostęp do Bożej obecności. Bardzo fajnie się mieli uczniowie, że mogli być z Panem Jezusem. Ta Boża obecność zwraca moją uwagę i dzisiaj chciałbym o tej Bożej obecności z Wami się podzielić. Jakiś czas temu przeczytałem fragment Bożego Słowa z Ewangelii Mateusza. 18 rozdział to jest. I przeczytam od wersetu 19. Zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Znamy ten fragment. Czytałem go chyba ze 100 razy już w moim życiu. Ale chyba pierwszy raz tak mocno Bóg zwrócił moją uwagę na trzy ostatnie słowa. Jestem pośród nich. Pan Jezus mówi, jestem pośród was. I zacząłem rozmyślać o tym, co to jest, że Pan Jezus jest pośród nas. Chciałbym dzisiaj trochę więcej powiedzieć o Bożej obecności, tak? Bo kiedy Pan Jezus jest pośród nas, to jest właśnie Boża obecność. Kiedy On jest blisko, kiedy Go czujemy, kiedy czujemy Jego działanie, kiedy z Nim rozmawiamy. Więc chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, co daje nam Boża obecność, z czego możemy korzystać, kiedy jesteśmy w Bożej obecności, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego powinniśmy dążyć do tego, żeby w Bożej obecności przebywać. Chciałem powiedzieć o czterech rzeczach, które mamy w Bożej obecności. I po pierwsze, taka podstawa i to, od czego musimy zacząć, to wierzę, że w Bożej obecności
możemy przeżyć oczyszczenie, że w Bożej obecności jest oczyszczenie. Co mam na myśli? Wiecie, kiedy jesteśmy ludźmi, każdy z nas kiedyś był osobą niewierzącą, nie zwracaliśmy na Boga uwagi. Wiecie, ludzie w takim stanie najczęściej myślą o swoim życiu i zwykle uważają, że wszystko jest w porządku z nimi. Kiedy nie mamy Boga, to wydaje nam się, że no radzimy sobie jak możemy i wszystko jest okej z naszym życiem. I dopiero kiedy jest jakaś sytuacja, kiedy zaczynamy się zbliżać do Boga, kiedy może, nie wiem, po raz pierwszy zaczynamy czytać Boże Słowo, okazuje się, że wcale tacy okej nie jesteśmy. Ba, czasami się okazuje, że w ogóle jesteśmy beznadziejni. Tak naprawdę okazuje się, że jesteśmy pożałowania godni, zasługujący tylko na śmierć. Ale co musi się stać, żeby człowiek zobaczył, że zasługuje na karę, że jest brudny i że potrzebuje ratunku? Do tego potrzebna nam jest Boża obecność, Jego światło, które zaczyna nam świecić, tak? I kiedy zbliżamy się do Boga, jest coraz jaśniej i widzimy, jak jesteśmy brudni, coraz bardziej brudni, coraz więcej widzimy, tak? Tak działa Boża obecność, więc kiedy zbliżamy się do Boga, widzimy coraz więcej. Bóg jest światłem, ale też w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że Bóg jest ogniem. I też w tym kontekście ogień ma duże znaczenie. To jest jakby porównanie wszystkim nam znane, tak? Ale wiemy, że ogień poza tym, że jest też światłem i może nam pokazać co nieco, ma właściwości dezynfekujące. Więc palenie czegokolwiek w ogniu tak naprawdę oznacza oczyszczenie, tak? I chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co widzimy w Bożym Słowie. W Księdze Wyjścia, wiecie, kiedy myślałem o Bożej obecności, taki pierwszy moment, który mi się przypomniał, bo zastanawiałem się, którzy bohaterowie w Bożym Słowie mieli takie ewidentne spotkanie z Bogiem, tak? Mieli tą łaskę, że mogli spotkać się z Bogiem face to face, właśnie być w Jego obecności. I pierwszy na myśl przyszedł mi Mojżesz, który pewnego dnia zauważył płonący krzew. I to już jest miejsce, gdzie widzimy Boga, który jest ogniem. Potem, kiedy śledzimy losy Mojżesza, w tej samej księdze jest taki moment, kiedy on wchodzi na górę, przygotowuje się do tego, wchodzi na górę i tam są takie momenty, kiedy pisze w 19 rozdziale 2 Mojżeszowej: Góra Synaj była cała w ogniu. A w 24 rozdziale pisze: Chwała Pana na górze Synaj wyglądała jak ogień. Także zapamiętajmy ten obraz Boga, który jest ogniem, który może nas oczyścić, który może spalić wszystko. Cokolwiek wrzucimy do tego ognia, on to może spalić. Więc w Bożej obecności jest oczyszczenie. Wiecie, kiedy Mojżesz miał spotkać się z Bogiem na górze Synaj, Bóg powiedział do niego w 19 rozdziale: Idź do ludu i poleć im, aby poświęcili się na dziś i jutro. Niech wypierą swoje szaty, niech będą gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na górę Synaj. To jest moment, taki fragment, który nam mówi, że żeby spotkać się z Bogiem, musimy być czyści. Musimy być przygotowani, a wynika to ze świętości Boga, tak? Wiemy, że Bóg, że to, co święte, że Bóg święty, nie ma nic wspólnego z grzechem, z brudem. Więc nie ma opcji, żeby się z Nim spotkać, żeby Go usłyszeć, będąc brudnym, tak? Więc musimy być przygotowani na każde Jego spotkanie. Nie można mówić o relacji z Bogiem. Wiecie, my chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby mieć żywą relację z Jezusem, ale nie możemy mieć z Nim relacji, kiedy jesteśmy brudni. Patrzyłem też na Zacheusza w tym kontekście i znacie wszyscy tą historię i wiecie, że kiedy
No był to człowiek, no oszust po prostu, urzędnik, który robił przekręty, tak? Oszukiwał ludzi. No i był to w takim stanie, że no wszystko w porządku ze mną. No nie miał z tym żadnego problemu, tak? Nawet sumienie go nie gryzło. Ale co się stało, kiedy zbliżył się do niego Pan Jezus? Co się stało, kiedy ta obecność Boża się pojawiła w pobliżu? Zacheusz zrozumiał, że robi wszystko źle, tak? Że jest z nim źle. Patrzyłem też na Saula z Nowego Testamentu, w Dziejach Apostolskich. Tam w ogóle już jest super spotkanie z Bogiem, takie ewidentne, tak? Ja takiego nie doświadczyłem, ale bardzo fajny opis, kiedy Saul sobie jedzie, tak? Pała rządzą zemsty, ma plan, żeby pozabijać chrześcijan, uwięzić, nie wiadomo co zrobić, prześladował ich, tak? I nagle bum. Pisze tam o światłości, o tym, że Bóg zstąpił, że światłość go oślepiła i wierzę, że w tej światłości on zrozumiał, że zupełnie jest nie tam, gdzie trzeba i zupełnie nie robi tego, co powinien robić. I to właśnie dzieje się w Bożej obecności. Kiedy przybliżamy się do Boga, kiedy Go spotykamy, po pierwsze widzimy, co jest z nami nie tak, to światło nas oświeca, a potem się dzieją jeszcze inne rzeczy, o których zaraz powiem. Słuchajcie, co my mamy z tym zrobić? Z tą świadomością, że Bóg jest ogniem, że Bóg jest światłem i że Boża obecność to jest miejsce, gdzie możemy dostąpić oczyszczenia. Jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie spotkała się z Bogiem, to chcę ci powiedzieć, że tylko zbliżając się do Niego zobaczysz tak naprawdę, kim jesteś. Tylko w Jego światłości naprawdę zobaczysz, co masz w sercu, co Bóg o tobie myśli i gdzie jest koniec twojego życia. Żeby doznać uwolnienia, musisz zbliżyć się do Boga i musisz stanąć w Jego świetle i wtedy zobaczysz swój stan. A kiedy sobie go uświadomisz, to wiedz, że możesz wtedy do Boga zawołać. Dzisiaj obchodziliśmy pamiątkę śmierci Pana Jezusa i dzięki temu możemy do Niego zawołać. Musimy uwierzyć, że Pan Jezus żył, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, że Jego przelana krew oczyszcza nasz grzech. Każdy grzech, to już dzisiaj to słyszeliśmy. Więc musimy przyjść do Boga i wołać o zbawienie, tak? Musimy uwierzyć w to, że On umarł, że zmartwychwstał, że przyjdzie i przez tą wiarę możemy dostąpić zbawienia. A co z nami, ludźmi, którzy wszystko to wiemy i żyjemy już od wielu lat z Panem? Zachęcam, żebyśmy badali swoje serca. Zachęcam was, żeby każdy z was zapragnął więcej tej światłości, tego ognia, żeby każdy z was zbliżył się do Boga. Bo naprawdę, kiedy przybliżamy się do Boga, to możemy się naprawdę zdziwić. I możemy zobaczyć rzeczy, których może nawet nie byliśmy świadomi, że je mamy na sobie, że są naszym ciężarem, naszym brudem. Więc kochani, zbliżmy się do Boga. Zapraszam was, żebyście szukali Bożej obecności i upewnili się, że jesteście czyści, bo w zasadzie bez tego to nie ma nic więcej, tak? Nie ma relacji z Bogiem i wszystkiego, co potem. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że Boża obecność nas przemienia. I kiedy patrzymy na bohaterów Biblii, to widzimy to bardzo dobrze, jakie oni dostępują przemiany w swoim życiu. Wiecie, kiedy się nawracamy, kiedy Bóg otwiera nasze oczy i widzimy nasz stan, przepraszamy Go i wtedy nasze życie się zmienia. To już wtedy widać tą pierwszą zmianę, to pierwsze działanie Bożej obecności. Wielu ludzi, kiedy uświadamia sobie, z czego Bóg ich wyratował, jakie grzechy im przebaczył, są w stanie zrobić wszystko dla Boga wtedy. To jest Boże działanie, Bożej obecności. Ale kiedy już jesteśmy wierzącymi ludźmi, czy to wszystko, czy potem już sobie żyjemy
na stałym poziomie. Po tym, kiedy oddam życie Jezusowi, dalej toczy się nasze życie. Czekamy na przyjście Pana Jezusa, bądź może na naszą śmierć. Nie wiemy, jak skończy się nasze życie, ale ten moment, ten czas między naszym nawróceniem a naszym końcem, to proces uświęcenia. To czas, kiedy my cały czas musimy walczyć z naszą starą naturą i cały czas musimy podejmować decyzje. Czy iść w stronę światłości, czy może w swoją stronę, czy może w stronę ciemności. Nawet nam takie decyzje się zdarzają. Więc musimy ciągle decydować, czy iść po swojemu, czy po Bożemu. Czasami to jest trudne. Przegrywamy nieraz, źle podejmujemy decyzje. Nie jest to łatwe i do tego wszystkiego potrzebujemy Bożej obecności. Czasami walczymy z rzeczami, których nie jesteśmy w stanie zmienić. No nie jesteśmy tak naprawdę nic w stanie zmienić w swoim życiu. I taka prawdziwa przemiana może się dokonać w nas tylko dzięki Bogu, dzięki Jego obecności. Kiedy patrzę na bohaterów biblijnych, na Mojżesza, jest taka wzmianka, że kiedy on wstępował z góry Bożej, na której się spotkał z Bogiem, na której był w Bożej obecności, kiedy wstępował, już tak fizycznie było widać jego przemianę. Boże Słowo mówi, że jego oblicze jaśniało i ludzie nawet nie byli w stanie patrzeć na to. Ale też widzimy ewidentnie w Bożym Słowie przemianę zachowania Mojżesza. Wiemy, że na początku, ja się śmieję, bo ja tak robię jak on. On tak biadolił na początku Bogu, mówił: Boże, czemu mnie wybrałeś? Czemu mi każesz to robić? Ja mówić nie umiem. Co ja w ogóle mogę z Faraonem, o czym ja mogę z nim rozmawiać w ogóle? Boże, daj mi spokój. A już kawałek dalej czytamy, że on poszedł z Aaronem, uczynił dokładnie tak, jak mu Pan kazał. A co się działo potem, wszyscy wiemy. Bóg niesamowicie go używał. W jego życiu widzimy przemianę. Kiedy wrócimy do Zacheusza, co się w jego życiu stało? Po spotkaniu z Bogiem, z Panem Jezusem, no zaczął rozdawać wszystko, wszystkim wszystko wracać. No niesamowicie się zachował. 180 stopni, tak? Jego życie zupełnie inaczej zaczęło wyglądać. To stało się po spotkaniu z Panem Jezusem. Potem jak Zacheusz znalazł się w obecności Bożej. Kiedy Saul, tak jeszcze, był owładnięty rządzą mordu w stosunku do uczniów pańskich. A po spotkaniu z Bogiem, po zjedzeniu posiłku powrócił do sił, po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku, Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to on jest synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni. Totalna zmiana człowieka, nie ten człowiek. Dlaczego tak się stało? Bo Saul, nawet jego imię, tak, zostało zmienione w Biblii. Bo on spotkał się z Bogiem, bo był w Bożej obecności. Co możemy z tym zrobić, z tą wiedzą, tak, że w Bożej obecności następuje przemiana? Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy żyją bez Boga, no to nic, tylko Cię zachęcam, żebyś przyszedł do Boga, bo On może zmienić Twoje życie. Żyjąc bez Boga, nawet żyjąc bez Boga, są ludzie, którzy nie są zadowoleni ze swojego stanu, chcą zmienić. Znamy takie historie, tak? Chcą pozbyć się nałogu. Ludzie niewierzący, tak? Chcą się pozbyć papierosów, alkoholu. No różne rzeczy, tak? W każdym z nas gdzieś tam jest to ziarenko i człowiek dąży do tego, żeby być dobrym, chce być dobrym. I ludzie bez Boga walczą ze swoim życiem, próbują się zmieniać, ale przegrywają. I to jest ewidentne, że sobie nie poradzą, bo bez Boga nie da się zmienić życia. Więc jeżeli jesteś taką osobą, to musisz przyjść do Boga. Dopiero z Nim jesteś w stanie cokolwiek zmienić w swoim życiu. A czy my niewierzący nie potrzebujemy przemiany? Potrzebujemy?
cały czas też walczymy. Pomimo tego, że mamy już Jezusa w swoim sercu, to potrzebujemy przemiany. Jeżeli jesteś osobą wierzącą i uważasz, że nie potrzebujesz przemiany, to bardzo proszę Cię, zbliż się do Boga, wejdź do Bożej obecności, to zobaczysz, ile jest jeszcze do zrobienia w Twoim życiu. Potrzebujemy przemiany. Jest tyle rzeczy w nas, z którymi walczymy. I pamiętajcie, że nie wygracie, nie zmienicie swojego życia. Przegracie te walki, jeżeli tego nie zrobicie z Bogiem w Jego obecności. Więc żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, musimy przyjść do Boga, do Jego obecności, do Jego światła. Czy nie mamy problemu z lenistwem, z egoizmem? Mamy bardzo duże problemy. Ja mam. Problemy z naszymi ustami mamy, tak, z tym, co mówimy, z relacjami. Dużo się tego znajdzie. Tylko w Bożej obecności możemy to zmienić. Nie my tak naprawdę, tylko Bóg. Zachęcam, badajcie swoje serca. Po trzecie, Boża obecność daje nam moc do służby. Kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, nie żyjemy już dla siebie. Nie wiem, czy wiecie o tym. Przypominam, nie żyjemy dla siebie. Zostaliśmy powołani do tego, żeby Bogu służyć. Nie, Bóg nie po to nam otworzył oczy, nie po to dał nam zbawienie, darował życie, żebyśmy sobie to wzięli i sobie z tym żyli tak w błogiej świadomości swojej własnej. Tak? Bóg wszystkim nam daje dar z łaski, życie wieczne po to, żebyśmy o tym mówili kolejnym osobom i kolejnym i kolejnym. Jesteśmy powołani do służby Bogu i ludziom, przy czym służąc Bogu, tak naprawdę służba Bogu polega na tym, że służymy ludziom znowu. Więc tak naprawdę można wywnioskować, że cały sens naszej służby to są inni ludzie. I tu pojawia się problem, bo służyć ludziom jest bardzo trudno. To nie jest łatwa praca. I są porażki, jest zniechęcenie, jest zmęczenie. Nieraz jesteśmy, niektórzy z nas, myślę, że tu już przychodzili taki etap, kiedy chcieli już się poddać, wycofać. Myślimy sobie, to nie ma sensu. Ileż można, tyle robię, nikt mi nie podziękuje, jeszcze mnie skrytykują. No nie, tak to jest. I tak ta służba może wyglądać naprawdę kiepsko, kiedy nie mamy Bożej mocy do służby. Bo nasza służba nie przyniesie owocu, ani nie da nam radości, kiedy nie będziemy służyć Bogu razem z Nim w tej miłości, w tej mocy, którą mamy. Tylko Bóg może nam dać moc do służby. I to znowu jest taka sytuacja, że musimy przyjąć do wiadomości, że naprawdę bez Boga nasze wysiłki są marnością. I że nasza służba ma naprawdę tylko sens wtedy, kiedy mamy tą moc. Wiemy, Boże Słowo mówi o tym, że Duch Święty został posłany po to, żeby dać nam między innymi moc do służby. Więc kiedy jesteś Bożym sługą, kiedy służysz Bogu, myślisz sobie o swojej służbie, o zniechęceniu, o różnych innych rzeczach, to wierzę, że kiedy przyjdziemy do Boga, do Jego obecności, kiedy będziemy Go szukać bardziej, chcieć więcej, wchodzić głębiej, to będziemy mieć więcej mocy do tej służby i będziemy widzieć jej owoce i ona będzie sprawiała nam radość. Bo tak powinna wyglądać służba. Więc w Bożej obecności możemy znaleźć moc do służby. I po czwarte, w Bożej obecności możemy usłyszeć Boży głos. Jak mówiłem wcześniej o uświęceniu, wczoraj też pastor Wojtek to powiedział,
że nasze życie to jest decyzja za decyzją i znowu decyzja i znowu decyzja i ciągłe decyzje, tak? Decyzje i wybory. I kiedy byłem małym dzieckiem, to było bardzo proste, bo Bóg tak to zaplanował, że dzieci mają rodziców i cała ta odpowiedzialność za decyzję spada na rodziców. U mnie w domu tą rolę pełniła mama, więc moja mama podejmowała za mnie decyzję przez prawie całe dzieciństwo. Później, jak już byłem starszy, nie podobały mi się jej decyzje, więc już próbowałem sam podejmować te decyzje. Nie wiem, do czego mi się spieszyło zupełnie. Ale były takie momenty, że kiedy, wiecie, podjąłem decyzję, ale byłem trochę taki niepewny, to często przychodziłem do mamy, mówiłem jej co, jak, jaką podjąłem decyzję. Chodziłem tam wiadomo po co, żeby mieć potwierdzenie, tak, czy robię dobrze. I to było bardzo fajne, kiedy mama mi powiedziała, tak, dobrze robisz. Wtedy taki mamy komfort, że idziemy w dobrym kierunku. I każdy z nas, myślę, ma coś takiego, że potrzebuje takiego potwierdzenia w swoich decyzjach, bo one są bardzo trudne w dorosłym życiu. Bardzo dobrze się czujemy wtedy, kiedy ktoś nas poprze, kiedy się okazuje, że inni też tak myślą. Potrzebujemy takiego potwierdzenia, no nie? Ja już mamy nie mam, ale dalej potrzebuję tego potwierdzenia tych decyzji. Potrzebujemy tak naprawdę w naszym życiu chrześcijańskim, w naszej drodze za Bogiem takiego doradcy. Takiego kogoś, kto nam powie, zrób to, tak podejmij decyzję. Wiemy, że mamy takiego doradcę, pocieszyciela, przewodnika, Ducha Świętego. I on to wszystko ma, on wszystko wie. On wie, jak macie podjąć decyzję, wie, co macie zrobić. On jest waszym doradcą. Wierzę, że w Jego obecności, w obecności Ducha Świętego, w obecności Boga możemy usłyszeć głos Ducha Świętego i możemy uzyskać od Niego poradę. On nam w Bożej obecności możemy usłyszeć głos, który nam powie, zrób to, zrób tak, tego nie rób, to zrobiłeś dobrze. Chcielibyście mieć taką osobę, takiego doradcę? Mamy go, wiecie o tym, że go mamy? Kiedy patrzę na bohaterów naszych biblijnych. Mojżesz miał naprawdę super. Znaczy on nie miał super, jak myślę o jego służbie, o pracy z ludźmi, tak, bo on też służył ludziom. Ciężko miał. Ale on, co on robił, jak miał do podjęcia decyzję? Co on robił, jak ludzie mu suszyli głowę i doprowadzali go do szewskiej pasji czasami, tak? Już, no bo ileż można. Kiedy pierwszy raz Mojżesz spotkał się z Bogiem, zawołał Bóg do niego z pomiędzy gałązek krzewu. Powiedział do niego, ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. A później Mojżesz miał taki specjalny namiot, i kiedy chciał spytać Boga, co ma robić, jak żyć, jak ogarnąć ten cały naród, co im powiedzieć, co z nimi zrobić, to szedł do namiotu i przychodziła Boża obecność nad namiot. I wtedy, ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku zstępował i zatrzymywał się u jego wyjścia, wówczas Pan rozmawiał z Mojżeszem. Czy można rozmawiać z Bogiem? Czy Bóg do nas mówi? Mówi. Kiedy Zacheusz spotkał się z Panem Jezusem, no on miał to szczęście. Żył w takim okresie naszej historii, kiedy Bóg był wcielony, tak? Bo Pan Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat w ciele po to, żeby złożyć ofiarę. I wtedy nie było problemu z tym, żeby Boga zobaczyć, tak? Bo Jezus był w ciele, więc wszyscy go widzieli i to było jakby łatwiejsze, ta rozmowa z Bogiem, tak? Był Pan Jezus, więc on przyszedł do Zacheusza, powiedział mu, to nie jest napisane, ale myślę, że mu powiedział, co ma zrobić ze swoim życiem. Zacheusz zaprosił go na przyjęcie do swojego domu. No myślę, że przy stole siedząc, jedząc też sobie porozmawiali.
Pana Jezusa nie ma, tak? Nie spotkamy Go w ciele na ziemi. On poszedł, ale wiemy, że nie zostawił nas samych. I posłał Pocieszyciela, Ducha Świętego, trzecią osobę boską na ziemię. I teraz Duch Święty jest tutaj. On jest Duchem. Czasami nam to nie pasuje, bo przez to, że jest Duchem, to Go ani nie widzimy i trudno Go zlokalizować, no nie, jakoś ogarnąć naszymi umysłami. Więc On jest Duchem, ale On jest na ziemi i będzie, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i jest tutaj, żeby do nas mówić. Wierzę, kiedy czytam Boże Słowo, wierzę, że Duch Święty do nas mówi nie tylko przez Słowo, nie tylko przez innych ludzi, ale mówi wprost, głosem słyszalnym. Wielu z nas słyszało takie świadectwa. Ja tego nie doświadczyłem, ale bardzo tego chcę. Chcę, żeby Duch Święty mi mówił, co mam robić, jak mam żyć. Kiedy patrzymy na Saula, potem już Pawła, już na dzień dobry Duch Święty do niego przemówił, tak? Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A potem, kiedy Paweł już służył, tylko taki jeden fragment akurat wybrałem. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A więc wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, potem odpłynęli na Cypr. Mamy napisane, że Duch Święty mówi, mamy. Ale co z praktyką? Już uzgodniliśmy, że chcemy mieć doradcę, że chcemy, żeby nam mówił, co robić, że chcemy, żeby nam pomagał w decyzjach. Myślę, że On do nas mówi, a myślę, że problemem jest to, że Go nie słyszymy. To jest moje przekonanie, nie wiem jak to w waszym życiu wygląda. Ale wierzę, że żeby usłyszeć Ducha Świętego, trzeba się do Niego zbliżyć. Żyjemy na ziemi, w totalnym chaosie informacyjnym. Dzisiaj chcę was zachęcić, żebyście szukali Bożej obecności, bo tylko tam możemy usłyszeć głos Boży. Chcę was zachęcić do tego, żebyśmy się zbliżali do Boga, bo tam możemy usłyszeć Jego głos. Na zakończenie chciałem was zapytać dzisiaj, czy potrzebujecie Bożej obecności w swoim życiu? Ja bardzo potrzebuję i mam nadzieję, że tym, co powiedziałem, was zachęciłem do tego, żeby szukać Bożej obecności. Pomyślcie o swoim sercu. Proszę was, żebyście teraz każdy z was zajrzał w swoje wnętrze, w swoje serce i zobaczył, co tam jest. Być może jest tam ciemno, być może są tam grzechy, być może są tam grzechy od zawsze, bo nigdy nie poprosiłeś Boga o oczyszczenie. Być może jesteś osobą wierzącą, ale widzisz teraz, że jest w tobie brud. Nie czujesz się ani czysty, ani święty. W Bożej obecności jest oczyszczenie. W Bożej obecności jest przebaczenie grzechów. Musimy tylko do Boga przyjść. Być może jesteś w takiej sytuacji życiowej, że przychodzi ci do głowy tylko jedna myśl. Chciałbym, żeby w moim życiu się w końcu coś zmieniło. Potrzebuję zmiany. Nie mam już siły. Nie wiem, co zrobić. Jestem załamany. I wołasz do Boga: Boże, zmień coś. Pamiętaj, że przemiana, że zmiana twojego życia, że tylko Bóg może cię zmienić i tylko w Bożej obecności możesz znaleźć zmianę. Może jesteś osobą, która służy wiernie, ale jestem zmęczona, nie ma radości ze służby, czuję się słaba i może masz wrażenie, że wszystko, co robisz, to nie przynosi w ogóle żadnego efektu. Jeżeli potrzebujesz mocy Bożej do służby, przyjdź w Bożą obecność. Być może jesteś osobą, która tak jak ja marzy tylko o tym, żeby usłyszeć głos Boga.
tak naprawdę, bez wątpliwości, że to On mówi. Zachęcam Cię, żebyś przyszedł Bożą obecność. Kochani, nie chcę, żebyśmy zostali sami z tym, co usłyszeliśmy. Chciałem dzisiaj Was zaprosić do tego, żebyście przyszli do Boga, do Jego obecności. Jeżeli któryś z tych punktów, o których mówiłem, jest Ci potrzebny, być może nawet wszystkie, to wiedz, że Duch Święty mówi do Ciebie dzisiaj: przyjdź do mnie, u mnie jest oczyszczenie, ja mogę zmienić wszystko w Twoim życiu, ja mogę dać Ci moc do służby, ja mogę Ci powiedzieć, jak żyć.